Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dodatkowym odcinku, bonusowym odcinku z serii z gry Enigmatis 3 Cień Karkali. O ile dobrze pamiętam, to będzie chyba piąty odcinek, tak? Jeżeli się nie mylę. Tak mi się wydaje, że chyba piąty. W każdym razie, cóż, z tego co widzę, to gramy tą Brittany całą, czyli członkinią ekspedycji, która wyruszyła w poszukiwaniu prawdy i tak naprawdę ona była archeologiem, tak, więc pewnie tam grzebała w ziemi, tak kolokwialnie mówiąc. No i cóż, i skończyła niestety martwa, tak jak i reszta tej całej ekipy, więc zobaczmy, co tam się tak naprawdę stało. About 20 minutes? Because Jim's in the monastery, and the rest of them went to the other side to work, and Fang is here, so I was thinking... Girls' night, with two of my favorite peeps. Yeah, Fang drew you a pic. Did you hear that? Oops. Jen, something happened in the monastery. I'm going. That sounded bad. Mm-hmm. W ogóle przyznam wam się do czegoś, że ja akurat, nie wiem czy wy też tak macie, ja bardzo lubię te wszystkie rozdziały dodatkowe i zawsze jestem podekscytowana po prostu, żeby się dowiedzieć, kim gramy, czyją historię teraz poznamy. Także fajnie. Kolejna mini historia, która się pewnie wplecie ładnie w całość. Bandaże i nożyczki, okej. No, nie, jakby nie brzmi to najlepiej, nazwijmy to. No, ale ten wybuch cały też nie brzmiał najlepiej. Belki i śnieg tworzą istną barykadę. To jest to rusztowanie, tak? SOS nadał zespół pracujący w klasztorze. Aha. Sygnał SOS, dobra. Czy ja mam to przeciąć, czy to? Aha. Ups. No dobra. Oh no! He looks badly hurt. It looks like he managed to come all the way from there. Aha. No kurczę. To chyba miejsce na baterię. Hey, I'm getting close to the monastery. What's going on in there? Jim is wounded. His leg is in bad shape. You can use that lift to get him down to me. But you need to take care of his leg first. Mhm. Taka rana to proszę nie się o infekcję. Dobra, no mamy środek odkażający i mamy bandaże. Only the artifact can stop him. Mhm. Muszę go zanieść do podnośnika. Aha. Okej, I'm here. Dobra. Aha, tak, jeszcze nie. No dobra, a na co? Na czym ja mam go jakby wziąć? Czy coś w tym stylu? Aha, te mamy kawałki tutaj. Mhm.
Jeszcze jeden. Tu. Aha. Co to? A, noszę, tak? No i dobra. Noszę. Tylko tam, no właśnie, popchniemy kawałek, nie? To połączy noszę i podnośnik. Jenny? Jenny, I'm ready to send him down to you. All right, let's do it. Dobra, dzięki. I got him. I'll take him down to the village and see if we can get transport from there. I'm gonna stay here and figure out what happened. It feels weird. James Harrison. Fascynujące. Te świecące symbole mogą do siebie pasować. Jakie symbole? Chciała te pióra pozostałe znaleźć, a to nie jest takie proste, no ale dobra. Nic na siłę, wiecie. Wszystko młotkiem, nie? Stare powiedzenie. No wejdźmy tam. Światło zgasło, nic nie widać. Aha, bo generator jest pewnie popsuty albo coś. Coś utkwiło między gniazdkiem a wtyczką. No dobra, ale mamy smycz. No tak, ale to na razie nam jakby niewiele dało. Aha, dobra, włączam. Ok, działa. Porzu. Idę o zakład, że te symbole pasują do tej skrytki Jima, tej w obozie. Ja uszkodziła schody. Dobra. Starożytne pudełko. Oho. Oho, okej. Okay. Nie działa, pewnie ktoś pozostawił włączony. Okej. Okay. Brak baterii. Wyczuwalny w nim jest. Boże, jakie poetyckie to było wszystko. Dobra. Okej, cofnijmy się. No tak, ale więcej tych baterii tu chyba potrzeba, nie? Się to nie wystarczy, to jedno. A tu jeszcze coś można? Dobra, to się w ogóle cofnijmy w takim razie i zobaczmy może, gdzie możemy iść. Mapy nie mamy. Aha, mamy to odkręcić, dobra. Mamy dwie, to może możemy do tego aparatu wsadzić. No, I don't think I caught it. Yes, I got it. Dobra, super.
The symbols from the wall seem to match those on the box. Unfortunately, they're incomplete. However, if Jim is right, I can find the missing part in his box in the camp. Mm-hmm. Hey, we're still on our way. Jim's fine, but he's still unconscious. How long will it take to get him to the hospital? If we can get transport down at the village, we should be at the hospital by tomorrow morning. BB, what the hell happened? I'm still not sure. I still need to go back to camp and piece everything together. Hello? Jenny? Hello? No dobra, to co, do obozu, tak? Się kierujemy. Fang! There's a face I like to see. Drukarki, długopisy kulkowe, ciasteczka Oneo, nie Oreo, orzechy kapitana Ahaba. Super, ciasteczka Oneo, uwielbiam. Dobra. Jakaś waza. Alwajs himalajski, piękny. Taluk. Co tam się stało? Huh? What's wrong, Fang? Pracujemy w strefie B, wrócimy wieczorem. Listen, I've got a bad feeling. Do you have somewhere safe to go? If you see anything suspicious, I want you to go and hide there at once, okay? Mhm. Paliska Jima. Jakieś kubki. Brudy wszędzie, super. Dobra, a tu mamy co? Kolejne kubki. Dobra. Jim próbował to naprawić, nie wyszło mu to na dobre. Tym kablem można podłączyć aparat. No, można. Ktoś zniszczył je celowo. Jest ta płytka chyba główna. Panel drukarki, no okej, no w każdym razie to jest to, o co nam chodziło. Aha, no oczywiście, nie ma papieru, prawda? Och, Boże. Jak w życiu normalnie, jak w życiu. Skąd my ten papier teraz weźmiemy? Może w klasztorze jest albo coś, nie wiem. Się to nie da zrobić. Czyli włazimy do namiotu, dobra. Okej, już rozumiem.
są nawet mądre. Nie wzięłam tego odcisku, prawda? No, oczywiście. Zwykła. Używałem sprayu UV, odkryłem część symbolu. Gdzie jest reszta? Dobra. Rozumiem, że mam to poprzekręcać, tak? Muszę ustawić ten wzór dookoła. Ewidentnie. Co jest źle? Dobra. O! I teraz się to powinno udać.
Dobra, okej. Białą istotę. What's going on? Gaz czy coś. Where is Fang? Oh no. It looks like somebody kidnapped her and took the figurine. Oops. Oh my head. I think I had some painkillers in my tent. Tabletek przeciwbólowych. Ale w ogóle patrzcie, jakby w perspektywie tych kolejnych wydarzeń z tym całym pastorem, który się podszywał pod Britney. Pamiętacie ten moment, jak ona się ukrywała tam na tym dachu i nie chciała zejść na dół? No to wyglądałoby na to, że ona chyba się wcześniej pokapowała, że coś jest nie tak. W sensie, że może to nie była Britney właśnie, albo coś takiego. Także ciekawe, ciekawe. Tabletki, zmywasz do paznokci. Dobra, szukamy. Dobra, tabletki, które są gdzieś. O, są. Nie? No, fajne obrazki. What is this sketch? Is this some kind of map? Tak. Dobra. Need to find Fang. I better retrace my steps. Dobra, no to prawo. Jakaś figurka. Mamy kilka. Tu możemy wejść. Ten facet chyba za bardzo.
bardzo pragnął tej figurki. O wiele za bardzo. No, chyba tak. Aha. Sznurek. Dobra. Dobra robota. Naciśnij figurki w odpowiedniej kolejności. Właśnie pozostałe lameny nie były tak wytrwałe. Jeszcze jednej lamy nam brakuje wobec tego. Chyba ktoś tam jest. Szkoda, że u nas jest zniszczony. Dobra, desek nam brakuje. Okej. Bale czy słupki? Jaka nazwa jest właściwa? Nie wiem, bale chyba. W takim wypadku. Co tu jeszcze wziąć? Coś jest do zrobienia? Czego ja nie widzę? Nie wiem. Aha, okej. Okay. Rozumiem. Kaplica. Oh, it's Bangs. She must have been here. Odsuń drzwiczki, aby wziąć przedmiot. Symbol ognia. Klej błyskawiczny. Dobra, skleimy tą miskę. Bardzo. Jeszcze jednej miski brakuje. Dobra. Aha, to są chyba te odważniki, nie? Dobra.
coś. Ten złoty element. Gdzie go szukać? Że tu gdzieś leży, bo nie widzę po prostu. Gdzieś jest zamknięty w jakimś, w jakiejś szufladzie, czy w jakimś puzderku, czy w czymś takim. Dziwnego, skoro tam był, ok. No i dobra, jest i miska trzecia. Skieruj strumień wody tak, by wypłynął dolnym kanałem. Układ powinien być całkowicie szczelny. Jak on ma być szczelny, jeżeli tutaj... To w ten sposób działa. Aha, czyli musimy wykorzystać to. Dobra. Okay, się. O, Fang, are you all right? Okay, cool. Wait, is this your hideout? Mm-hmm. Then who did? Why are? I don't understand what's going on. No, źle nie jest. Dobra kryjówka. Dobra. Zastanawia mnie, do czego służy ten stół. Wygląda na coś ważnego. Aha, odważnik ten brakujący tam. Okej. Okay. Don't touch the figurine. Oh.
King says you're on our side. Are you? Depends. Are you the one killing people with strange magic? What? No, I thought he was one of your people. Okay, let's start from the beginning. There's a Reaper on the loose, trying to open the gate to the ultimate evil. This statue is the key to the only thing that can stop him. Well, good thing it's Hey! Take a look. Oh. There is an ancient weapon against the evil. It is a creature named Wrath of God. To wake it, one needs to create a candle made of special ingredients and light it at the altar in the secret chapel. To defeat the one who came here, we must release Wrath of God. Will you help me? Of course. Then we need to find the ingredients. One of them is a very rare resin. It is dangerous to acquire, so I'll deal with that. Please, find these ingredients and let's meet here. Dobra, okej. Spokson. No i to będzie właśnie ten ptaker. Pozamieniać mnichów. Jest. Aha, łodygi traf, rytualne kadzidło, okej. Dobra, i jeszcze ten kwiat. Tak? Chyba tak. Dobra. W drodze mamy ukryte obiekty. Książki do paznokci. Czy one są tutaj gdzieś znowu? Się ukrywają? Ich nie widzę. A są tu. Dobra. Okej. Okay. Ten kwiat jest tutaj. No i co? I wracamy tam, tak? Świeca. What happened here? Oops. Pytanie. Aha, co to znowu mamy to samo? Going on. Oh, kurde. Fang, do you know where he is now? No dobra.
co, do klasztoru idziemy? A, zaraz, moment. Przecież jest jej chleb. Zmieszaj składniki i stwórz rytualną świecę. To the monk as soon as possible. O kurde, Dan. Bardzo mi przykro, profesor o tym nazwisku nigdy nie wykładał na naszej uczelni. Ech, no właśnie. I was afraid you wouldn't make. Quick, the flute! No i chyba tak się skończył jej żywot właśnie, tak to było. No cóż, ale zrobiła wiele dobrego, także też nie poszło to wszystko na marne. Cóż, mam nadzieję, o, jak widzicie, w ogóle ta gra jest polska, więc to też jest super akcent. Moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa. Ta trzecia część, tak jak mówiłam już w poprzednim odcinku, wzruszająca. No i cóż, jak zwykle dajcie mi znać, co byście chcieli zobaczyć jako kolejne serie. Jak widzicie, biorę to pod uwagę, biorę wasze sugestie pod uwagę. Czasami mam coś przygotowanego już swojego, co bardzo chciałam nagrać od jakiegoś czasu, więc wtedy, wiecie, jakby te wasze sugestie trochę są przesunięte dalej, ale to nie znaczy, że nie będzie tych gier, tak, na kanale. Po prostu może nie natychmiast. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, za słuchanie, za subskrypcję, za komentarze, za to, że jesteście tutaj ze mną, się ze mną trzymacie jakoś. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce w kolejnej nowej serii. Cześć!